Dzień dobry, witajcie. Na początku chcę od razu powiedzieć, że dzisiejszy filmik jest przeznaczony dla widzów o mocnych nerwach, więc jeśli ktoś jest wrażliwcem, niech od razu wyłączy ten seans. Moi drodzy, wszystko zaczęło się 15 września 2023 roku, a łańcuszek wydarzeń, które po sobie nastąpiły, nie był przez nas w ogóle planowany. Nawet nam się nie śniło, że przez drobną awarię przydomowej oczyszczalni ścieków czeka nas tyle pracy i nieplanowanych w sumie wydatków. Tutaj muszę przyznać się szczerze, że splot tych wydarzeń to niestety moja wina. Ale po kolei. Stali bywalcy mojego kanału na pewno doskonale kojarzą tę oto rabatę południową umiejscowioną przy tarasie. Chciałabym móc powiedzieć, że była idealna, ale nic z tego. Nie dość, że była obsadzona czym popadło, bez żadnego konkretnego planu, to jeszcze same gatunki roślin były zlepkiem przypadkowych zakupów pod wpływem chwili. Jedyne, co tu miało sens, to szpaler szmaragdów, które tworzyły fajny parawan od wiatru i wzroku sąsiadów. Reszta roślin to totalny zbieg okoliczności. Kilka cyprysików w żółtawym kolorze, trzy rozłożyste jałowce, dwa kolczaste berberysy, zduszony hibiskus, dwa wielkie krzaki piwoni, trzy czmieliny i magnolia. Na tle tego wszystkiego zmieniały się przez kilka lat nasadzenia bylin i roślin jednorocznych, a mimo to ciągle coś tutaj nie grało. Na dodatek wszystko to szczelnie maskowało przydomową oczyszczalnię ścieków, która znajduje się właśnie w tym miejscu. Jak już wspomniałam, cała akcja zaczęła się od jej awarii. Na szczęście mąż potrafił to sam naprawić. Wystarczyło wymienić kolanko łączące dwie rury w ziemi i było po naprawie. Ale no właśnie, i tu zaczyna się filmik pod tytułem Horror na rabacie południowej. Żeby dobrać się do owej rury, trzeba było wykopać dosyć sporą dziurę w ziemi. Ale niestety Klaudia, czyli ja, tak skrupulatnie obsadziła zbiorniki znajdujące się w ziemi, że gdyby nie skrzynka z elektryką na powierzchni, to nikt by nie wiedział, że cokolwiek się tam znajduje. Nawiasem mówiąc, ta szpetna skrzynka też mnie zawsze denerwuje. Wracając do obsadzeń tych zbiorników. Rosły na nich dwa wielkie, rozłożyste jałowce, które z jednej strony idealnie maskowały włazy, ale z drugiej strony bardzo utrudniały do nich dostęp. Zbiornik z zieloną klapą trzeba niestety dwa razy w roku opróżniać z tak zwanych osadów stałych, wiadomo o co chodzi. Gdyby ktoś pytał, przy tego typu oczyszczalniach nie ma żadnych niemiłych zapachów wokół, dlatego mogą się one znajdować blisko budynków. Jałowce postanowiłam dobrowolnie, z własnej i nieprzymuszonej woli usunąć. Wzięłam sekator, raz trzask i było po sprawie. Włazy na wierzchu, mąż zadowolony, a ja stanęłam i byłam w szoku. Okazało się, że w kilku miejscach te nieszczęsne jałowce opierały się na szpalerze tuji. No i oczywiście w tych miejscach tuje stały się czarne bądź też całkowicie wyłysiały. Widok był tak żałosny, że nawet nie robiłam zdjęć tych koszmarów. Powiem szczerze, chciało mi się wyć, ale przełknęłam gorzką pigułę i tak sobie myślę, okej, może przyszedł czas na zmiany. W końcu ciągle mi coś na tej rabacie nie pasowało. Coś się tu wizualnie gryzło. Oczywiście w międzyczasie i tak usłyszałam słynne zdanie męża. A nie mówiłem ci, nie sadź tyle i tak blisko. Powiem wam tak,
działa to tak samo irytująco jak nasze babskie, a nie mówiłam, że tak będzie. Myślę, że wiecie, o co chodzi. I panie i panowie na pewno się domyślają, że w takiej chwili krew uderza do głowy, a dym idzie uszami. Ale my, kobitki, mamy taką zdolność wychodzenia z sytuacji na korzyść, więc mówię tak. Wiesz, Karol, kiedyś chciałeś wykopać ten wąż od wody, żeby nie leżał na wierzchu, a właściwie to go wkopać. No to jak już mamy taki rozgardiasz, to jest okazja, żeby to wreszcie zrobić. Jak mi pomożesz z tym całym bałaganem, to dla ciebie nawet wytnę te nieszczęsne tuje, żeby ci było łatwiej działać. Popatrzył na mnie jak na kosmitę. Zrobił oczy jak 5 zł, bo dobrze wie, że usuwanie czegokolwiek w ogrodzie to do mnie niepodobne. A co dopiero rzędu kilkuletnich tui. No ale widać, ta strategia była skuteczna, bo już na drugi dzień z rana w sobotę wzięliśmy się do dzieła. Cały dzień zszedł nam na obcinaniu i wycinaniu gałęzi oraz usuwaniu najgrubszych korzeni. Nie były to na szczęście jakieś olbrzymy, więc dało się to wszystko w miarę szybko ogarnąć i sprzątnąć z grubsza. Pogoda była ku temu idealna, więc późnym wieczorem, ledwo żywi, patrzyliśmy na rabatowe pobojowisko. Kolejny dzień odsłonił kolejne niespodzianki. To, co do tej pory wyglądało w miarę dobrze, teraz prezentowało się ni w pięć, ni w oko. Skrzynka sterczała po skosie. Kran od wody i słupek na wąż sterczały smętnie na zakręcie, a niebieski wąż wił się wzdłuż rabaty, rażąc po oczach swoim kolorem. Do tego ujawniły się góry i dziury na rabacie, która kiedyś tam wcześniej była już trochę nadsypywana, bo na ciężkiej, gliniasto i lastej ziemi niewiele co chciało wtedy rosnąć. Same byliny rosły teraz bez sensu i ogólnie wszystko wyglądało nie tak, jak być powinno. Moja decyzja była szybka. Wykopać wszystko do zera, umieścić w doniczkach, wyrównać teren i dopiero wtedy posadzić od nowa według jakiegoś logicznego planu. Przyniosłam doniczki, szpadel, konewkę z wodą i tak powoli i mozolnie ścinałam do ziemi wszystkie byliny. Następnie wykopywałam, dzieliłam, jeśli była taka potrzeba, i wieczorem wszystko już posegregowane stało gotowe do przeniesienia na czas dalszych remontów. Przy okazji podzieliłam i rozmnożyłam rozchodniki. Tak z karpy, jak i przez ukorzenianie pędów, bo tych bylin ciągle mam za mało. Nic się nie zmarnowało. To, co mogło iść do donic, to poszło, czyli rozchodniki, liliowce, zawilce i szałwie karadonna. Natomiast koci miętki, piwonie i kostrzewy od razu trafiły na nowe miejsca. Tak z grubsza wyglądał teren po moich wykopkach. Kolejne dni, a właściwie to popołudnia, upłynęły mi na wykopywaniu i usuwaniu ziemi pod kawałek brakującego chodnika. Mieliśmy go wykonać kiedyś tam, ale nigdy nie było okazji. Więc teraz nadszedł czas, żeby ten ubytek uzupełnić. Przy okazji także szykowałam taki właśnie rowek na ułożenie węża od wody przy samym krawężniku. W kolejnych dniach wykopywałam pozostałości po korzeniach. Usuwanie tui to był pikuś, natomiast korzenie jałowców, berberysów oraz ogrodowych juk to było coś okropnego. Ja się pytam, kto i po co tyle tamtego nasadził. Nawybierałam się tego od groma, nawykopywałam się tyle, że już chwilami chciałam odpuścić temat, usiąść i zawyć.
ale przy życiu trzymała mnie jedna wizja, lepszej wersji, która zaczynała świtać w głowie. Wiedziałam już pewne rzeczy. Po pierwsze, jeśli będą tutaj tuje, to tylko cięte na wysokość maksymalnie 2 metrów. Po drugie, żadnych jałowców. Po trzecie, żadnych berberysów, ani ogólnie kłujących kolczastych okropności. Po czwarte i na koniec, ominąć nieszczęsne pokrywy oczyszczalni. Jeśli jesteście ciekawi dalszego ciągu wydarzeń, zaglądajcie na kanał, bo ta rabata będzie teraz głównym celem moich ogrodowych prac. Póki co odłożyłam na bok jesienne cebulowe zakupy i dekorowanie tarasu, bo chcę w pierwszej kolejności ogarnąć temat tejże rabaty. Wymaga to pracy, czasu i pewnego nakładu finansowego, ale myślę, że efekt finalny będzie co najmniej fajny. Postaram się dokumentować poszczególne prace, mieć pamiątkę dla siebie i ku przestrodze dla innych. Czasem trzeba 100 razy przemyśleć swoje ogrodowe wizje, zanim szczelnie obsadzimy kolejny kawałek ziemi. Za dziś serdecznie Wam dziękuję, a jeśli już otrząśniecie się z szoku, to podrzućcie mi jakieś pomysły, czym zamaskować te koszmarne pokrywy oczyszczalni. Będę wdzięczna za każdą podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!